Pani też taką intencją, bo to modlitwa w imieniu Waszych rodzin, zróbcie taką intencję, aby Wasze dzieci, małżonkowie, Wasze rodziny zostały uwolnione. Święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew przelaną za całą ludzkość, na wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętych cała Archanioła i wszystkich świętych Archaniołów i wszystkich świętych aniołów, wszystkich świętych, a wśród nich świętego Ojca Pio, świętego Franciszka, świętego Józefa, świętego Antoniego z Paschy. Panie Jezu, przepędź wszelkiego ducha złego i nieczystego, ze względu na to, jaki jest jego język, oraz wszelkie duchy podziału i separacji, nienawiści, zemsty, wszelkiemu zastępowi diabelskiemu, duchom spirytyzmu i czaru, żeby natychmiast odeszły od tych osób, od ich życia, od ich rodzin, od ich istnienia, od ich pracy, od ich domu i żeby już nigdy nie wracały. Niech się zostanie mocą Ducha Świętego i imię Jezusa Chrystusa. W imię Chrystusa, przez Jego najdroższą krew, na stawiennictwem Najświętszej Marii Panny i świętego Michała Archanioła, władzą kapłańską, zdejmuje i rozwiązuje każde związanie. Filtr magiczny, urok rzucony na Wasze rodziny, wszelkie czary i klątwy, wszelkie wiążące konsekwencje pochodzące od rytuałów magicznych, wódzu czy innych, od komunikowania się z duchami zmarłych, od spirytyzmu, wróżbiarstwa i czarów. Rozwiązuje je i niweczy władzą kapłańską w imię Jezusa i przywiązuje się w znaku krzyża do krzyża Jezusa Chrystusa. Wzywam wstawiennictwa świętych archaniołów, świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, a wśród nich świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, świętego Antoniego z Paschy, świętej Gemmy Galgany, świętego Judy Tadeusza, świętego Jana Pawła II, przez dar Chrystusowego kapłaństwa. W znaku krzyża zdejmuje i niszczy wszelkie konsekwencje uroków i czarów rzucanych na Wasze bliskie. Mocą imienia Jezusa łamie i niszczy wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko Wam, przeciwko Waszym rodzinom. Wszelkie przekleństwa zamówione w umarłych, czarownych, wróżek, przez kogoś, kto Was uleczy. Zrywam i niszczę wszelkie powiązania diabelskie za Wasze rytuały satanistyczne i demoniczne, dokonane w akcie zemsty, złości, poczucia krzywdy, urazy. To Panie, okaż miłosierdzie udręczone i umęczone. Wszelkie zło, które manifestuje się w czasie modlitwy, nie zamiłuj teraz, związane ze świętego Michała Archanioła, świętych archaniołów, aniołów, naszych aniołów stróżów i świętych, których wzywamy. Mocą imienia Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego,
wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Przerywam władzą kapłańską wszelkie przekleństwo i zły urok rzucony przy pomocy bądź to laleczek magicznych, bądź to odrzuconych przedmiotów na waszego ojca, na waszą matkę, na waszych przodków, na waszego teścia, na waszą teściową, na żonę, na męża, przez najdroższą krew Jezusa i przez Jego święty krzyż, przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych archaniołów, szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, zajmuje władzą kapłańską wszelkie, do sięgające was pustki klątwo, autentyczne, spirytystyczne, które mogły być na was rzucone, bądź na wasze rodziny, na waszego krewnego, żyjącego lub zmarłego. Jezu, dotknij, działaj, przybądź z pomocą. Pokaż Jezu miłosierdzie udręczonej duszy. Panie, okaż miłosierdzie. Niech dacie moc wszelka nienawiść, zawiść, uraza, niechęć i brak przebaczenia. Niech odejdzie duch nienawiści, duch braku przebaczenia, duch podziału. Wszelki duch, który przylgnął do was, bądź to z powodu waszych grzechów, bądź to z powodu przekleństwa. Panie Jezu, wzywam Twojego miłosierdzia nad tymi, którzy są obciążeniem pokoleniowo, wszelkimi konsekwencjami grzechów, przeciwko Twoim przykazaniom. Zajrzyj nas niewolonych bałwochwalnych, grzeszami nieczystymi. Wejrzyj na tych, którzy dali się zwieść. Uwolnij je do zbawienia. Mocą imienia Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew, władzą kapłańską zrywam i przerywam, zdejmuję jej głowę z pustki, skażenia okultyzmem, które obciążają was od przeszłych pokoleń. Zdejmuję je i niweczę w święte imię Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego Boga żywego, obecnego tutaj w Najświętszym Sakramencie. Pan Jezu, dar Twojego kapłaństwa jest przedłożeniem Twojego działania teraz, tu i teraz. Proszę Cię zatem, wyciągnij swoją prawicę nad każdą osobą, która jest tutaj. Mocą Twoją złam wszelkie przekleństwo. Czynię to w Twoje imię w tym znaku krzyża. Aby odtąd żadne przekleństwo nie ciążyło nad tymi, którzy dziś u Ciebie szukają miłosierdzia i wzywają Twojej pomocy. Panie, uwolnij od wszelkich przekleństw. Uwolnij Giebie od wszelkiego związania demonem, duchami nieczystymi, grzechem. W imię Jezusa Chrystusa, za stawiennictwem Najświętszej Marii Panny, świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych archaniołów, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych. Przez dar Chrystusowego kapłaństwa, z każdego z was osobne oraz waszych rodzin, zdejmuję, rozwiązuję, przerywam władzę wszelkich demencji, jakiego doznajecie na skutek klątwu sądów na was, na waszych rodziców. Zdejmuje i rozwiązuje, zrywa i niweczy każdą klątwę, każdy wśród, każde wiązanie i wszelkie skutki zła.
które mogło uderzyć, bądź to was, bądź to wasze małżeństwo, bądź to wasze rodziny. Wzywam Cię, Duchu Święty, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego w tym Najświętszym Sakramencie. I proszę, abyś uwolnił wszystkich tutaj zebranych od wszelkiego zła, od chorób fizycznych, od zranień duchowych, uleż serce, uleć duchowo i wewnętrznie. Najświętsze imię Jezusa Chrystusa nie będzie teraz nad wami. Wzywam Najświętszą krew Zbawiciela nad każdym z was. Niech przeobficie wyleje się na was przez potęgę Stawiennictwa Maryi Dziewicy, wszystkich świętych archaniołów, w szczególności świętego Michała Archaniołów, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, świętej Genny Galgani, świętego Jana Pawła II. Przez darcie swego kapłaństwa rozkazuje, nakazuje każdej sile diabelskiej, która wywołuje uwag, choroby fizyczne, żeby odeszła w tej chwili precz od was i żeby nie wracała więcej. Uwolnij ich, Panie Jezu, przez ląd na pewniar swego miłosierdzia. Uwolnij ich od wszelkiego żalu wobec innych. Uwolnij od lęku, od ducha bojaźni i strachu, od goryczy, od wszelkiej siły diabelskiej, która zadaje im ból fizyczny. Uwolnij ich, Panie, od wszelkiego braku przebaczenia wobec niej samej. Podaruj jej, Panie Jezu, pokój dzisiaj. Twój pokój w obfitości. Dotknij jej serca swoją miłością. I błogosław, przyobfij się, Panie. Błagamy Cię, Panie. Uwolnij od chorób umysłowych, uwolnij od złego samopoczucia, samozniszczenia, smutku, niepokoju, przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego. Panie, sprawa wszystkie duchy niezwykłe, które swoją zaczęły, aby odeszły nigdy nie wracały. W świętej imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który jest tutaj pośród nas. Okaż miłosierdzie, Panie Jezu, wszystkim, którym się nie wiedzie. Panie, okaż miłosierdzie tym, którym się nie wiedzie z powodu zła. Zatem wejrzyj na sferę ekonomiczną, która została obciążona przez przekleństwa. W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew przelaną za całą ludzkość, za najmocniejszym stawiennictwem Maryi Dziewicy wszystkich świętych archaniołów, szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich świętego Franciszka i ojca, świętego ojca Pio, władzą kapłańską, nakazuje wszystkim zastępom, duchów, nędzy, wszystkim duchom i wszystkim upadkom i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, wszystkim duchom nienawiści, zemsty, żeby natychmiast odeszły od was, od waszej pracy, od waszej kariery zawodowej, od waszego domu, od waszych oszczędności, od waszych pieniędzy, od waszego życia, od waszych uczuć, od waszego zdrowia i żeby nie wracały nigdy. Czy nie to w imię Jezusa Chrystusa, Panie naszego, co zdali do kapłaństwa oraz nasze was najświętszą krwią Zbawiciela, abyście odbyli inicjalny zawód duchu wszelkiego zła. Niech Najświętsza Krew Zbawiciela w sposób skuteczny chroni was przed wszelkim przekleństwem i złorzeczeniem, przed wszelkimi atakami złego. Niech każdy z was przestanie istnieć jakiegokolwiek ducha złego lub czystego. Niech was już nie widzi i
niech wam już nie szkodzi. Przybądźcie z nieba święci aniołowie, święty Michał, święty Gabriel, Archanie, święty Rafał, nasi aniołowie surowi, nasi święci patronowie, przybądźcie i stańcie teraz obok tych, którzy są zebrani na tym czuwaniu, aby błagać Boga o miłosierdzie dla siebie, dla swoich rodzin. I wyprowadźcie ich ze zła. Uchrońcie ich statek oraz ich rodziny przed każdym złem. Nie dopuśćcie, aby zło miało do nich dostęp. Wszelkie bramy, które były do tej pory otwarte, zamykam władzą kapłańską i w tym znaku krzyża znaczy najświętszą krwią Zbawiciela, aby odtąd już nie dały się otworzyć zewnątrz, a zło, aby już nie miało do was dostępu. Panie Jezu, zajrzyj na nas, korzący się u stóp Twego ołtarza, błagający Cię o miłosierdzie. Przyjmij tę naszą modlitwę, w czasie której wzywamy Twego miłosierdzia nad nami i nad naszymi rodzinami. I strach, abyśmy dzisiaj doświadczyli Twojej łaski, Twojego miłosierdzia. O co Cię prosimy przez Najświętsze Rany Twoje, Najświętszą Krew Twoją, przez Twój Święty Krzyż, na stawienicę Najświętszej Marii Panny, świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, naszych aniołów stróżów, świętych patronów ze sztu i wierzchowania oraz tych świętych, które w czasie ziemskiego życia doświadczali podobnych udręczeń, aby zagęcił za nami, wypraszały nam wszelką pomoc. Jezus, praw, abyśmy nigdy nie zmuszyli drogi Twojej. Drogi Twojej szukawać, miłości Boga i bliźniego, abyśmy szli drogą życia, byśmy nigdy nie grzeszyli, byśmy nigdy przeciwko Tobie nie występowali. Jezu, bądź naszym Panem, jedynym Zbawicielem. Jezu, przyjmuję Cię do swojego życia, przyjmuję Cię do swojego serca, przyjmuję Cię do swojej rodziny, przyjmuję Cię do swojej karty, przyjmuję Cię do wszystkiego, do tego wszystkiego, co posiadam. I tak jak potrafię, tu i teraz czynię Cię swoim Panem i Zbawicielem.